Witam Państwa serdecznie, szczęść Boże. Może zostańmy jeszcze przy myślach świętego Jana Pawła II, dlatego że również w krótszych wypowiedziach możemy odnaleźć tak pasjonującą głębię, że my sami zaczynamy myśleć, zaczynamy pewne rzeczy dostrzegać i doceniać. Oczywiście teraz najważniejsze jest co dotyczy przyszłości naszej ojczyzny, dlatego musimy na nowo przemyśleć nasz stosunek do Polski i skąd bierze się ta wielka odpowiedzialność. Kiedy Karol Wojtyła, późniejszy papież, a dziś święty, mówił i pisał o Polsce, potrafił to robić nie tylko jako kapłan, jako teolog, jako filozof, jako aktor, ale również jako poeta. Polska to ziemia, mówił. Ziemia polska przebiega w zieleniach, jesieniach i śniegach. Kilka słów, ale ktoś, kto mieszka na przykład w Arizonie, to już nie powie, że jest to taka ziemia, gdzie mamy zieleń, jesień i śniegi, bo tego nie ma, tam jest pustynia. Ale z drugiej strony ta ziemia jako własność Polaków bywała nam odbierana, bywała rozszarpywana. Jedni zabrali ten fragment, inni jeszcze inny, co innego zabrali Rosjanie, co innego Austriacy, co innego Prusacy. I paradoksalnie, właśnie dlatego, że Polacy tak mocno kochają ziemię, czytamy, ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków jak żadna. Właśnie ta ziemia, dzięki temu, że była nam w sposób podstępny i brutalny odebrana, ta ziemia wracała poprzez świadomość i miłość. I dlatego Polacy nigdy nie mogli się zgodzić na to, żeby ziemie polskie na zawsze były im odebrane, i nie mogą zgodzić się na to dziś, żeby tę ziemię można było sprzedać. To jest nie do pomyślenia i nie do przyjęcia. Również, kiedy zastanawiamy się nad istotą polskości, to uświadamiamy sobie, że ta polskość przepływa przez nas od ponad 1000 lat. Dlatego nie można przeszłości wykluczyć z tego poczucia, które nazywamy poczuciem polskim. Mówił więc święty Jan Paweł II, świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro, ojczyznę. Do pojęcia ojczyzny bardzo głęboko wchodzi pojęcie dziejów. Dlatego te dzieje my musimy nie tylko znać, tak jakby to były suche informacje, a więc 966 rok, Chrzest Polski, czy 1410, bitwa pod Grunwaldem. My musimy te szczegóły wręcz pieścić jako coś, co jest nam bliskie, bo stanowi część nas samych i w tym, co było piękne i wielkie, i również w tym, co wyrażało naszą słabość, ale słabość ta nie była powodem do dumy, ani też nie była powodem takim, że można było o niej zapomnieć, zlekceważyć. Trzeba było się poprawiać, być coraz lepszym. Albo jeszcze taka myśl, Polska jest ojczyzną trudnego wyzwania. Ta myśl chyba uderza w sedno naszego dramatu. Gdy z jednej strony oczekujemy od własnego państwa, żeby było nam, jak się dziś mówi, przyjazne, żeby było dla obywatela, żeby było dla Polaków, a z drugiej strony zderzamy się z sytuacją, kiedy szereg urzędów, przepisów jest przeciwko nam, tak jakby rządzili nami obcy. I w tym momencie uświadamiamy sobie, że proces odzyskiwania wolności to nie jest moment deklaracji, że na przykład komunizm już upadł, tylko to jest pewien ciąg wydarzeń, kiedy odzyskujemy prawo, instytucje, kiedy odzyskujemy szereg
ośrodków, które mają wpływ na to, kim jesteśmy, jak się do siebie odnosimy i czym dla nas jest Polska jako nasze państwo i nasza ojczyzna. To jest praca, trudna praca, ale to jest właśnie nasza ojczyzna. I żeby odzyskać tę ojczyznę dla nas, musimy podejmować trud. Ten trud na pewno przyniesie wspaniałe owoce.